Dzień dobry, witamy po raz kolejny na spotkaniach, które zostały niejako wymuszone sytuacją, która jest obecnie na świecie. Pomyśleliśmy tu w Centrum Dialogu, że wszystkim nam przydadzą się mądre rozmowy z mądrymi ludźmi, specjalistami, specjalistkami w swoich tematach. Za nami już dwie takie rozmowy, teraz kolejna. Dziękujemy bardzo za przyjęcie zaproszenia. Będziemy rozmawiać dzisiaj z Anną Wojdyłą, psychoterapeutką i psychologiem, osobą, która doskonale wie, jak pracować z emocjami, jak sobie radzić w tych trudnych chwilach. Mamy nadzieję, że te rozmowy Państwu pomogą też zrozumieć i troszeczkę może opanować stres, który jest dzisiaj duży. Przy poprzedniej rozmowie, którą prowadziłyśmy z Alą Elczewską, która jest też psycholożką traumy, zaznaczyłam wyraźnie i tutaj też pragnę podkreślić, że nie jesteśmy z Jolą specjalistkami, nie jesteśmy psycholożkami, raczej jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy też mają różnego rodzaju problemy, różnego rodzaju emocje, z którymi próbujemy sobie teraz poradzić. Więc te nasze pytania, Aniu, mogą być czasami infantylne, więc wybacz, to nie wynika z naszej ignorancji, tylko raczej z takiej bardzo dużej chęci dowiedzenia się i odpowiedzenia na wiele pytań. Rozmawiać będą dzisiaj z Anną Wojdyłą, Jolanta Lechowska-Białecka i Justyna Tomaszewska. Obie jesteśmy z Centrum Dialogu, w którym teraz działa Współmiejsce i od tego zaczniemy bardzo ogólnie. Ania, jak sobie radzić w tej chwili, w tej sytuacji? Jak żyć? Okej. Wiesz, ja sobie pomyślałam, że jak mówiłaś o emocjach na samym początku, ja sobie pomyślałam, żeby w ogóle zacząć od tego, że pewnie wszyscy o tym wiemy, ale warto to powtórzyć, że to, że odczuwamy emocje i one są różne, jest całkowicie naturalne. To, że wszyscy się boimy, to, że wszyscy się stresujemy, to, że czasem płaczemy, to, że jesteśmy w jakimś rodzaju lęku, strachu, to jest jak najbardziej naturalna reakcja. Jakoś chcę to powiedzieć, żeby też trochę oswoić sam temat emocji, że to jest okej, w takim sensie, że to jest naturalne, że to wszyscy czujemy. To jakoś od tego pomyślałam, żeby zacząć. A na twoje pytanie, jak sobie w ogóle radzić, to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to przychodzą informacje, newsy, media, które nas bombardują wieloma informacjami. I ja tutaj, jakoś też korzystając trochę ze swoich doświadczeń w pracy, przypomniała mi się taka sytuacja z jedną z klientek, z którą pracuję, kiedy ona opowiadała, jak sobie radzi z tymi informacjami, z tym natłokiem. I mówiła o tym, że ma taką porę w ciągu dnia, gdzie rzeczywiście sprawdza newsy, ogląda swoje ulubione stacje, czy przegląda strony internetowe, słucha radia i że to jest taka jedna wybrana pora w ciągu dnia, że jakby nie żyje tymi newsami non-stop. Trochę z drugiego krańca mogłabym powiedzieć, nie jest to osoba, która przez cały czas, kiedy jest w domu, słucha non-stop radia, telewizji. I że takie postawienie granic sobie i ograniczenie tak informacji, żeby być na bieżąco, żeby wiedzieć, co się dzieje, interesować się, bo to jest dla niej ważne i wyobrażam sobie, że to jest ważne, żeby być na bieżąco i jakoś wiedzieć, co się dzieje w kraju, na świecie. Natomiast, żeby rzeczywiście w jakiś sposób to okroić, znaleźć sobie taką porę, czy jakiś taki sposób tego typu, który podaję, bo to są tylko przykłady, żeby rzeczywiście te informacje trochę sobie dawkować. No to może być teraz chyba trudne, jest nawet taki syndrom, że wydaje nam się, że jak nie mamy tego telefonu pod ręką, który non-stop dzwoni, że coś nam umyka, że jesteśmy jakby, tracimy teraz takiego newsa, więc sama jestem ofiarą tego syndromu, cały czas mam telefon pod ręką, mam ustawione powiadomienia i jak się dzieje coś ważnego, to chcę wiedzieć. Tak, rzeczywiście masz rację, to jest jakaś taka kwestia w ogóle, myślę sobie, telefon to jedno, ale rzeczywiście jest coś takiego, że nie chcemy ominąć czegoś ważnego, ale ja sobie też myślę, że powinniśmy zadbać o siebie. Być może byłoby też dobrym rozwiązaniem, żeby na przykład na jakiś czas, nawet sprawdzając, jak będziemy sobie z tym radzić, żeby na przykład wyłączyć te powiadomienia, że to nie ucieka, nie? Że to gdzieś jest.
Tak, w myśl takiego starego powiedzenia, że lęk maleje wraz z doświadczeniem, z doświadczaniem, to może taka próba jakoś pomoże nam oswoić, że wcale nie jest to tak, takie złe, jak nam się wydawało, nie? Że mamy... Podobno jest też tak, że jak jest jakaś bardzo ważna informacja, to ona i tak do ciebie trafi. Nie trzeba jakby samemu tego sprawdzać, tylko jeżeli, daj Boże, tak. byłby pokój, to byśmy się na pewno o tym zaraz dowiedzieli, wiecznie sprawdzając kompulsywnie powiadomienia i wiadomości. Tak, tak, może wiesz, może jest coś w tym. Nie myślałam o tym, tak, ale to ciekawe, że i tak do nas trafi coś ważnego. No teraz jak... Było 2 tygodnie temu, jak wybuchła wojna, ja się dowiedziałam z SMS-a od mojego przyjaciela. To była pierwsza wiadomość, którą otrzymałam rano i nie musiałam odpalać telewizji. Nie? Więc to jest też takie, że takie informacje i tak się rozprzestrzeniają i tak. Czyli pierwszą twoją radą jest ograniczenie informacji. Tak, zdecydowanie. Myślę, że my jeszcze byśmy dodały o tych fake newsach, o których powtarzamy, tak. Czyli sprawdzanie. Tak. Nie wierzenie we wszystko bezkrytycznie. Tak. I to jest też tak, że jesteśmy, ta wojna już trwa, to nie jest pierwszy dzień wojny i mam wrażenie, że my też przechodzimy różne etapy pomagania. Czy był na początku szok i natychmiastowe ruszenie całego społeczeństwa, a potem ta pomoc zaczęła się trochę, nie chcę powiedzieć zmieniać, ale... Być może każdy znajdował swoje pole do działania, bo też nie wszyscy są na przykład typami osobowości, które muszą działać w terenie. Są osoby, które mają zasoby finansowe i mogą wspomóc różne zbiórki. Jak byś widziała tę dalszą pomoc? No bo wiemy na pewno, że to nie jest tak, że się skończy, że wojna się skończy, być może, miejmy nadzieję, że ona się skończy, ale ta pomoc będzie musiała trwać. Ja bym chciała, żebyś odpowiedziała może na takie pytanie, bo spotykamy się też bardzo często z tym, że się oceniamy, że ty zrobiłeś to, a ja zrobiłem to. I ja bardzo bym chciała, żebyśmy przestali się oceniać, bo jedni mogą pojechać, jedni mogą wziąć udział w zbiórkach, sortować rzeczy, a inni nie są w stanie tego zrobić, bo są zblokowani, po prostu strach i te informacje ich blokują. Ja bym chciała, żebyś powiedziała może, jak sobie z tym radzić, że jakby nie wartościujmy naszej pomocy i naszych działań. Mhm. Tak. Wiesz, pierwsze, co mi przyszło w ogóle do głowy, to to, że trochę nie mamy wpływu na innych ludzi. Że to, że inni ludzie nas oceniają, my tego w zasadzie trudno to zmienić. Nie zmienimy drugiego człowieka, ale my możemy się ustawić do tego człowieka. Zawsze to pokazuje, nie wiem, widać moje ręce, zawsze to pokazuje jakoś obrazkowo, że my możemy się ustawić w jakiś sposób i reagować na to, co ludzie do nas wysyłają. Bo tak jak mówię, innych będzie nam na pewno ciężej zmienić niż nas samych. I sobie pomyślałam trochę o tym ocenianiu, nie? Że pewnie ono zawsze będzie. Niestety, pewnie zawsze znajdzie się ktoś, kto jakoś będzie, nie wiem, widział jakiś problem z naszym działaniem, nie? I teraz ważne, żebyśmy my się odpowiednio do tego ustawili. I tutaj mam na myśli to, że ja w ogóle zachęcam do takiego bycia w zgodzie ze sobą i do podążania za tym, co naprawdę czujemy. Mi się tutaj, wiesz, nasunął taki przykład też z pracy, jakoś rzeczywiście też mam wielu teraz klientów, którzy no, są, też jakoś pomagają i też się angażują w tą sytuację z Ukrainą. I mi się przypomniał taki człowiek, który mi opisywał, jak on zaczął pomagać i doszło do tego, że trafił do mnie do gabinetu, ponieważ już sobie nie był w stanie poradzić z tym, że telefon dzwoni przez 24 godziny na dobę, że nie ma czasu zjeść śniadania, że nie ma czasu zadbać o takie naprawdę podstawowe rzeczy, już nie będę wymieniać, ale takie naprawdę podstawowe. No i on trafił z takim pytaniem właśnie jakoś, jak ja mogę to zmienić? Ja teraz nie mogę nie odebrać tego telefonu, skoro ja już tyle od siebie dałem. Skoro ja jestem na każde wyzwanie i pomagam i tak dalej, no to teraz jak to... I tutaj, wiesz, znowu bym powróciła do tych granic, bo jakoś myślę sobie, że to jest coś, co my jako ludzie możemy dla siebie zrobić, żeby o siebie dbać w bardzo wielu różnych aspektach. I tutaj również nie ma nic w tym złego, żeby się wycofać.
kiedy potrzebujemy. Nie ma nic w tym złego, żeby również określić jakiś czas, w którym my będziemy dostępni. Ja nie mówię, żeby to był wtorek, czwartek, 16-18, bo to brzmi trochę irracjonalnie, ale generalnie, żeby sobie znaleźć taki czas, czy to będzie weekend, czy to będą jakieś dni tygodnia, w których ja jestem rzeczywiście dyspozycyjna, angażuję się i mogę pomóc, bo znowu mi przychodzi coś takiego, trudno będzie mi pomóc komuś, jeśli sobie nie pomogę, jeśli o siebie najpierw nie zadbam. I chyba nie wiem, czy odpowiedziałam, ale jakoś tak... Tak, bo to jest też ważne, bo zaczynamy się zatracać trochę w tej pomocy i to, o czym mówisz, że czasami naprawdę trzeba odłożyć telefon i naprawdę można czasami po prostu być dla siebie. To jest bardzo ważne, tak. I to jest całkowicie w porządku, to jest całkowicie naturalne. Jakoś to, myślę, powinno wybrzmieć, bo to jest bardzo zdrowe, żeby dbać o siebie. Jeśli ja zadbam o siebie i gdzieś w cudzysłowie sobie pomogę, to potem mogę też nieść pomoc innym. Ala Elczewska dała takie fajne porównanie w naszej ostatniej rozmowie, że jak się leci samolotem i jest ta instrukcja pomocy, która jest zawsze na początku lotu, to najpierw się mówi właśnie załóż maseczkę sobie, żeby pomóc innym. I bardzo mi to otworzyło oczy, szczerze powiedziawszy, bo jeżeli ja, czy my, czy ktokolwiek z Państwa, którzy oglądają, my padniemy, to my już nie pomożemy. Po prostu tutaj jednak ta myślenie o sobie, myślę, że w tym wypadku to nie jest egoizm czy egocentryzm, tylko to jest dbanie też takie o innych poprzez to dbanie o własną głowę i ciało. Tak. To chyba wysiada też jako jedno z pierwszych. Ania, mówiłyśmy też, jak rozmawiałyśmy przed nagraniem, o tym, że wiele osób jednak ma wyrzuty sumienia, że pomaga za mało, że robi za mało, że nie odbiera tego telefonu, że można by więcej. Jak sobie radzić z tymi wyrzutami sumienia? W ogóle, wiesz, ja sobie pomyślałam, że pierwsze pytanie, jakie ja zadałabym osobie, która by mi powiedziała, że ma wyrzuty sumienia w związku z tym, że nie pomaga zbyt dużo, to ja bym trochę podrążyła, o czym w ogóle są te wyrzuty sumienia. Bo to może być bardzo indywidualna kwestia i te wyrzuty sumienia mogą być czymś, co jest związane w ogóle z jakimś innym aspektem życia tej osoby. Zauważcie, że jednej osobie pojawią się te wyrzuty sumienia, ale druga ich nie odczuje. Nie, że jakoś to jest bardzo różne. I jak sobie radzić? Pewnie jednej odpowiedzi nie mam na to, jak sobie radzić, ale chyba zadałabym sobie, jakoś mówiąc do Państwa, sobie pytanie, skąd te wyrzuty sumienia? Skąd one się biorą? Czy one mi się z czymś kojarzą? Dlaczego ja jakoś je czuję w tej sytuacji? O co konkretnie mi chodzi, nie? Jakoś o kogo chodzi? Czy chodzi o... czasem się z tym spotykam w pracy. Niektórzy ludzie reagują bardzo mocno na dzieci, na grupę dzieci. Też w związku właśnie z wojną. I trochę drążąc ten temat, dokopujemy się do tego, że to w zasadzie chodzi o dzieci, ale też to jest związane z historią tej osoby, nie? I być może jakoś też z jej sprawami. I to chyba bym jakoś to pobadała. Skąd te wyrzuty sumienia? Bo oczywiście, tak jak mówiłyśmy, każdy ma jakieś możliwości. Ja czasem lubię mówić, za włosy się nie podniosę. Nie, jakoś nie dam rady, więc też każdy z nas ma pewne możliwości pomocy, no i też jest jakaś granica właśnie, której albo nie potrafimy już, nie dajemy rady przekroczyć, albo po prostu nie chcemy, bo zdrowo ją stawiamy, że ona jakoś jest w dobrym miejscu. I wiesz, tak jak wspomniałam, pewnie nie ma jednej odpowiedzi na to, ale to, od czego bym zaczęła, to od odpowiedzi na parę pytań o te wyrzuty sumienia, bo może się okazać, że chodzi o coś zupełnie innego. I tak, to też nawiązujemy do tego, co Jola powiedziała, żeby się nie oceniać, nawet siebie samych nie oceniać, nie? Bo to jakby, myślę, że uderzyłaś w bardzo ważną rzecz teraz. Tak, mi tutaj, wiesz, przyszedł do głowy, jak powiedziałaś o tym ocenianiu, mi przyszedł do głowy taka subosobowość, którą każdy z nas ma, czyli ten nasz krytyk wewnętrzny. U jednego on mówi głośniej, u jednej osoby ciszej, no ale rzeczywiście
jakoś zaprzyjaźnijmy się z tą częścią, bo ona też jest naszą częścią, nie? Jakby nie, często ludzie mówią, nie chcę tego mieć, chcę to wyrzucić, chcę to odciąć od siebie, ale to jesteśmy wciąż my. Więc może zamiast walczyć z tym krytykiem, to ja zawsze zachęcam do takiego ciepła, żeby z tym krytykiem trochę porozmawiać, tak jak taki, no nie powiem przyjaciel od razu, ale jak taka życzliwa osoba z ciekawością, co ty mi tak naprawdę chcesz powiedzieć. Że to trochę zmienia też optykę, jak podejdziemy do tego tak. Ja bym dodała jeszcze do tego, że naprawdę każdy gest, który wykonujemy, jest ważny i chciałabym, żeby to wybrzmiało. To, co robimy, jest ważne i potrzebne. I ja na przykład z rodziną i przyjaciółmi mam też taką formę wsparcia, że co jakiś czas, jeżeli nie mamy ze sobą kontaktu stałego, piszemy do siebie, jak się czujemy. Jak się czujesz, czy potrzebujesz jakiejś pomocy, nie wiem, chodźmy na spacer, wykrzyczymy się. I u nas to naprawdę działa, bo wiemy, że zawsze, mimo tego wszystkiego, co się dzieje, zawsze jest to wsparcie. I to jest dużo. I chciałabym też dodać, że dobrze, żebyśmy my byli w dobrej kondycji, żebyśmy nie mieli ze sobą bardzo dużo problemów, dlatego że my pomagamy ludziom, którzy uciekają przed wojną. I to są historie straszne, straszne traumy i ważne, żebyśmy my pomagający też mieli w sobie siłę, żeby to robić i żeby za chwilę nie było tak, że obie strony będą potrzebowały pomocy. Także no, ta dbałość o siebie, taka higiena pomocy, nawet nazwałabym to tak, jest bardzo, bardzo ważna. A jak oszukiwać tak w tym momencie, w tych czasach? Tak. Jak o siebie dbać? To jest dobre pytanie, bo myślę sobie w tych czasach, ale i w ogóle nie, jak o siebie dbać. Ja trochę nawiążę do tego, o czym ty mówiłaś, Jola, mianowicie do tego, żeby korzystać z wsparcia społecznego. To jest ogromny zasób. Naprawdę to jest niebywałe, jak to może nam pomóc. Mieć jakąś sieć wsparcia społecznego, czy to będzie, tak jak ty wspomniałaś, rodzina, czy to będą przyjaciele, znajomi, czy to będzie partner, partnerka. Bardzo dobrze jest być nam, zwłaszcza w tej sytuacji, z innymi ludźmi. Rozmawiać o tym, nawet a propos tych informacji, o których na początku zaczęłyśmy od informacji, że niektóre z nich nie są prawdziwe. Też taka weryfikacja ich nawet poprzez rozmowę, prawda? Każdy z nas czyta coś innego, każdy z nas ogląda jakieś, ma swoje źródła. Czasem możemy się tym powymieniać, ale też po prostu być ze sobą. Kiedy jest mi ciężej, potrafić powiedzieć, wiesz, przykro mi, ktoś cholernie się stresuje. Możemy się spotkać, możemy porozmawiać, nawet przez telefon, ale żeby potrafić prosić o pomoc. To jest niebywały zasób. To absolutnie nie jest słabość, to jest coś, co naprawdę może nam pomóc. Bo wtedy następuje coś takiego, że jeżeli my jakoś mamy za dużo trudnych emocji w sobie, nie za bardzo potrafimy sobie z nimi poradzić, nie wiemy jak, tak brzydko mówiąc, je jakoś upuścić, to wtedy poprzez rozmowę czy poprzez bycie z drugim człowiekiem fajnie się rozregulowujemy. Dobrze powiedziałam, rozregulowujemy, tak. Więc myślę sobie, że to jest bardzo ważne i od tego chyba bym zaczęła, od tego wsparcia społecznego. Natomiast jak dbać o siebie, załóżmy, już nie mówiąc o innych ludziach wokół nas, ale ja sobie myślę, że ważne jest też, żeby być w tym, w czym my do tej pory byliśmy, żeby trochę nie opuszczać tej naszej takiej rutyny dnia czy tygodnia. Mamy pracę, mamy obowiązki względem, nie wiem, rodziny, rodziców, dzieci i ważne, żeby być wciąż w tym jakby naszym świecie, żeby chodzić do pracy, żeby jakoś wykonywać te rzeczy, które wcześniej wykonywaliśmy, żeby też nie wypaść z tego rytmu. To, co mi przychodzi jakoś jako kolejna rzecz, tak jak wspomniałam na początku, teraz szczególnie, ale w ogóle, żeby też potrafić dbać o siebie, dać sobie prawo, to jest jakoś chyba najważniejsze, do tego, że mam czas, czy mam prawo do odpoczynku, do relaksu,
mam prawo wyłączyć ten telefon, mam prawo zamknąć laptopa i po prostu oddać się temu, co mi sprawia przyjemność. I tutaj pomysłów w zasadzie, myślę, jest bardzo dużo. Takie najpopularniejsze, jakie ja słyszę, to teraz bardzo dużo ludzi mówi o różnych zajęciach zorganizowanych, na przykład sport, taniec, że to też potrafi nas trochę rozregulować. Może to być książka, wiadomo, może to być ciepła kąpiel, może to być zjedzenie czegoś dobrego, czy po prostu odpoczynek, tak jak lubimy, nie wiem, leżąc na kanapie, słuchając muzyki, czy po prostu siedząc sobie i pijąc gorącą herbatę. Jakoś myślę sobie, że też to jest ważne, żeby się o siebie właśnie tak zatroszczyć i tak, ja zawsze mówię czule, zatroszczyć, że to jest taka czułość wtedy. Więc te dwie rzeczy na pewno, takie niewypadanie jakby z tego naszego rytmu. Druga rzecz, dbanie o siebie, relaks, jakaś taka przyjemność czy odpoczynek. No i to wsparcie, od którego zaczęłam. To jakoś przychodzi mi najpierw. Super, czy coś jeszcze nie? Może dodajmy tylko, że u nas jest w tej chwili działa przestrzeń, oczywiście w największej mierze w tej chwili dla Ukrainek i Ukraińców, Współmiejsce, to jest taka przestrzeń integracyjna, miejsce wytchnieniowe, do którego mogą przyjść Ukrainki i Ukraińcy. Organizujemy też różnego rodzaju zajęcia, na przykład jest to język angielski dla Ukraińców, będzie język polski, będą zajęcia ruchowe. Będzie terapia też, tak. Myślę, że to jest ważne. 16 marca zapraszamy właśnie głównie Ukrainki, bo to na razie tylko panie do nas przychodzą, na właśnie takie spotkanie z psychologiem, żeby tu rozmawiać też w grupie o emocjach. A propos tego, co mówiłaś i to, co Jola przypomniała, też zapraszamy. Myślę, że to jest, sami mieliśmy wątpliwości, czy taki dzień tutaj w Współmiejscu organizować, ale w następny piątek chcemy zaprosić Ukrainki do, jak to nazwać, żeby to dobrze zabrzmiało, żeby zadbać o siebie. Będzie pani, która uczesze włosy, będzie pani, która położy maseczkę, będziemy mieć kosmetyki różne, także zadbamy właśnie o to, co mówiłaś, nie tylko o głowę, ale też o ciało i o samopoczucie. Także będą z nami wykwalifikowane specjalistki w temacie, więc o takich rzeczach myślę też warto teraz pomyśleć, bez wyrzutów sumienia. Tak, zdecydowanie. Ja jeszcze, jak rozmawiałeś, teraz mówiłaś o Współmiejscu, to taki mam może apel, to jest duże słowo, ale taką prośbę, a propos tej krytyki naszych znajomych czy przyjaciół w internecie. Pojawiły się teraz posty, że udostępnianie informacji, że komuś się pomaga, to jest chwalenie się, robienie sobie PR-u dobrego, że prawdziwe bohaterstwo robi się po cichu. Ja uważam inaczej. Uważam, że teraz powinniśmy mówić o tym, że komuś pomagamy, że jesteśmy, nawet to, co mówiła Jola, wrzucenie flagi Ukrainy, czy wyraźne określenie się po której ze stron, to też jest pomoc, to też jest wsparcie. Mówienie ludziom, którzy wyjeżdżają na granicę, że jakby tego nie objawiali światu, to by byli lepszymi ludźmi, jest po prostu niesprawiedliwe i moim zdaniem krzywdzące. To jest moja opinia, którą chciałam wyraźnie tutaj podkreślić i dajmy ludziom też przestrzeń na to. Po pierwsze, to, że ktoś pisze, że jedzie na granicę, jest pomocą, chociażby w ten sposób, że można dać mu kasę na benzynę, nie wiem, dorzucić się do zbiórki. A po drugie, ja uważam, że takie rzeczy inspirują, że można się odważyć po prostu, jeżeli ktoś z mojego otoczenia to robi, to ja też może coś bym mogła zrobić dla kogoś innego. Więc nie oceniajmy, nie krytykujmy, nie obrażajmy się, nie kłóćmy się w internecie, bo tych emocji chyba jest za dużo dookoła, więc raczej życzliwość chyba i ta empatia, o której w centrum dużo mówimy, jest teraz bardzo ważna. Zdecydowanie, jakoś mogę się podpisać pod tym, o czym mówiłaś. Bardzo Ci dziękujemy. Pozwolimy sobie zachować kontakt. Bardzo proszę, też dziękuję. Niestety uważamy, że takie rozmowy będą jeszcze potrzebne.
Więc jeżeli pozwolisz, to jeszcze się odezwiemy, jeżeli będzie potrzeba i będziemy kontynuować. Życzymy Ci dużo spokoju i do zobaczenia. Dziękujemy. Tak. Dziękuję bardzo. Ja też dużo spokoju Wam i nam wszystkim. O tak. Do zobaczenia.